Cześć, z tej strony Krzery. Dzisiaj część druga. W poprzedniej opowiadałam, rozpakowywałam helikopter, który otrzymałam od sklepu rapidliny.pl. W tym filmiku pokażę, jak lata na dworze. Jest niestety trochę wiecznie, ale mam nadzieję, że nie będzie znosić na bok. Więc najpierw trzeba włączyć helikopter. Zawsze się zaczyna od modelu. To jest dosyć ważne. Wtyczki zaczęły się świecić. Teraz włączam pilot. O, wszystko skonfigurowane. Włączam kamerkę przyciskiem z prawej strony u góry pilota i zaczynam latać. Coś spadł na dół, zobacz jeszcze raz. Kamerka nagrywa. Szczerze mówiąc, coś albo gubi zasięg, albo już jest rozładowany pilot, baterie, akumulatory, pilot, wiecie? Bo coś jak już odlecił w bok, to niestety traci sygnał, bo nie reagują komendy z pilota. Jeszcze raz włączę, zobaczę, jak będzie teraz latać. Diodki się zaczęły świecić. Biorę pilot, włączam pilot. Albo chyba za mocny jest wiatr, albo pilot jest za słaby, bo odleci trochę w bok i trochę dalej i niestety opada w dół z braku, myślę, że zasięgu, nie wiem. Spróbuję go jeszcze raz odpalić. Pilot oczywiście wyłączę. Jeszcze raz włączam. Ok, diodki się świecą. Włączam pilot. Włączam diody, włączam kamerkę. O, i teraz powinno być raczej dobrze. Trochę wiatr powiał. Chyba jest po prostu za silny wiatr. Ogólnie w pomieszczeniach lata bardzo dobrze. Żyroskop też działa dobrze. To nie widzicie. Powinno raczej wszystko wytrzymać. Już kilka razy mi spadło i jak widać jeszcze się trzyma. Spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze włączę kamerkę teraz.
Już chyba się rozładuje niestety bateria. No tak, już niestety obroty słabną. Latać można tak do 10 minut niestety. Szkoda, że nie dłużej. Ogólnie bardzo jest ciekawy ten helikopter. Bardzo dobry do zabawy. Aczkolwiek po prostu dobrze by było, żeby nie było wiatru. W pomieszczeniach, jak mówiłem, lata bardzo dobrze. Jak już wspomniałem, po prostu polecam wziąć, wypożyczyć, kupić, przetestować, zobaczyć, jak lata w własnym środowisku. No i to tyle. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.